Kocham Chojnice za mnóstwo różnych drobiazgów, za to, że są miastem, które jest jednocześnie bardzo przeciętne, a z drugiej strony jest nieprzeciętne. Za to, jakie Chojnice po prostu są, że są oddalone od dużych miejscowości, że musimy sobie radzić w jakiś tam sposób sami, że musimy sami organizować swoje życie kulturalne, swój czas wolny, że nie starcza nam tego czasu, żeby gdzieś tam wyskoczyć do większego miasta na zakupy, że wszystko musimy robić tutaj. Moją zaletą chyba jest wszechstronność. Zajmuję się różnymi rzeczami, pracuję, właściwie też można powiedzieć, w kilku miejscach, prowadzę zajęcia, prowadzę fundację, więc mam jakiś kontakt z młodzieżą, organizuję takie małe projekty właśnie młodzieżowe, zajmuję się projektami miękkimi, czyli takimi, które są skierowane do osób będących w jakiejś potrzebie, z jakimiś problemami, ale też projektami takimi większymi, twardymi, inwestycyjnymi, polegającymi na przebudowie jakiejś substancji budowlanej, czy też budowie czegoś nowego. Także myślę, że ta wszechstronność jest jakąś moją mocną stroną. Z mojej perspektywy, tego czym się zajmowałem, to wydarzenia organizowane właśnie przez Fundację Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej. Przede wszystkim Szkoła Roka z jej finałem, koncertem w pubie Cornell. Także inne koncerty, które organizowaliśmy i inne wydarzenia, na przykład wyjazd grupy młodzieży do Emsdetten w Niemczech na festiwal Detten Rock. Ja nie marzę, to znaczy jeżeli coś mi przychodzi do głowy, to zaraz staram się to wcielać w życie, albo jeżeli okazuje się zbyt odległą perspektywą, to zawieszam to na jakiś tam czas nieokreślony. Satysfakcję w życiu daje mi aktywność, robienie różnych rzeczy, właśnie wszechstronność, można powiedzieć też, czyli zajmowanie się różnymi sprawami w czasie zarówno służbowym, jak i tym wolnym, przebywanie z ludźmi, organizowanie jakichś imprez, spędzanie czasu też oczywiście towarzysko i to wszystko właściwie do kupy daje jakieś takie poczucie spełnienia, satysfakcji.